czas na informację dnia. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zajmie się projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. W przyszłym tygodniu Komisja Europejska ma ponownie omówić sytuację w Polsce. Kraje Grupy Wyszehradzkiej i Izrael stworzą grupę roboczą do spraw walki z terroryzmem. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Na początek Sejm rozpoczęło się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Na miejscu jest reporter Polskiego Radia 24 Marcin Chmielnicki, kiedy komisja zajmie się projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Prace nad poprawkami zgłoszonymi przez prezydenta Andrzeja Dudę i kluby opozycyjne do ustaw o Sądzie Najwyższym rozpoczną się według moich nieoficjalnych informacji najprawdopodobniej około godziny 18. Stanie się to przede wszystkim dlatego, ponieważ posłowie Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej ponad 1000 poprawek do ustawy zgłosili w wersji papierowej, a nie jak zawsze elektronicznej. Wpisuje się to w zapowiedzi Ryszarda Petru i Grzegorza Schetyny, którzy zapowiadali, że ich ugrupowania będą robić wszystko, aby zablokować reformy sądownictwa. Liczą też na to, że prezydent zawetuje wszystkie ustawy i proces legislacji nad reformami w sądownictwie rozpocznie się na nowo, od początku. Z kolei teraz na początku posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka posłowie zajmą się senacką nowelizacją projektu ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, a potem poselskim projektem ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Praca sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym i nie tylko, jak słyszeliśmy o tym w relacji naszego reportera Marcina Chmielnickiego. Tymczasem Komisja Europejska grozi Polsce postępowaniem o naruszenie unijnego prawa za przeprowadzone reformy sądownictwa. Decyzja może zapaść już w przyszłym tygodniu, jeśli ustawy dotyczące zmian w wymiarze sprawiedliwości zaczną obowiązywać w obecnym kształcie. Poinformował o tym wiceszef komisji. Frans Timmermans zadeklarował jednocześnie, że jest otwarty na dialog z Polską. Wiceszef komisji Frans Timmermans przyznał, że ustawy jeszcze nie obowiązują, ale jak mówił, dotychczasowa analiza prawników w komisji wystarcza, by wyciągnąć następujące wnioski. Zgodnie z tymi ustawami niezależność sędziów jest zagrożona. Według tych zapisów wymiar sprawiedliwości będzie pod pełną polityczną kontrolą rządu. Oprócz postępowania o naruszenie unijnego prawa, komisja jest także gotowa wysłać wniosek do unijnych krajów o stwierdzenie systemowego zagrożenia dla praworządności w Polsce. Opcja uruchomienia artykułu 7 nie powinna być zaskoczeniem dla nikogo w obliczu ostatnich wydarzeń. Do poparcia takiego wniosku potrzeba 22 krajów z 27, bo Polska nie brałaby udziału w takim głosowaniu, ale już do nałożenia sankcji potrzebna jest jednomyślność wszystkich krajów. Węgry już zapowiedziały, że się na to nie zgodzą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kraje Grupy Wyszehradzkiej i Izrael stworzą grupę roboczą do spraw walki z terroryzmem. To jedno z ustaleń po spotkaniu premierów czterech krajów z szefem izraelskiego rządu Benjaminem Netanyahu. Kwestie bezpieczeństwa były jednymi z najważniejszych tematów rozmów w Budapeszcie. Po spotkaniu z premierami czterech krajów w węgierskiej stolicy Benjamin Netanyahu podkreślał, że islamski terroryzm dotyka już nie tylko Bliskiego Wschodu, ale i Europy. Zaproponował stworzenie grupy roboczej do współpracy w tej sprawie. Izrael ma szczególną rolę. Jest jedynym zachodnim krajem w regionie i jedynym w regionie, który jest w stanie walczyć z tym wielkim niebezpieczeństwem, przed jakim wszyscy stoimy. Od ponad 70 lat, od kiedy na Bliskim Wschodzie powstało państwo Izrael, toczy się konflikt z Palestyńczykami. Od początku XXI wieku izraelskie wojsko kilkakrotnie mierzyło się z palestyńskimi powstaniami, a także z wojnami w strefie Gazy. Od niemal dwóch lat dochodzi też do palestyńskich ataków nożowników. Polska premier Beata Szydło mówiła w Budapeszcie, że kraje Grupy Wyszehradzkiej chcą też współpracować z Izraelem w gospodarce i innowacyjności. Współpracy na bazie wymiany wzajemnych doświadczeń, współpracy firm, również wymiany młodzieży, szkolenia młodzieży, jeżeli chodzi o nowoczesne technologie, o wsparcie naszych przedsiębiorców. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Budapeszt. Produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna w czerwcu wyższa niż rok wcześniej. Tak wynika z informacji podanych przez Główny Urząd Statystyczny. Oba wskaźniki wzrosły odpowiednio o 4,5 oraz o 6%. Przygotowanie społeczeństwa do akcji repatriacyjnej Polaków ze Wschodu to cel kampanii Wielki Powrót. Akcję zainicjowało Stowarzyszenie Wspólnota Polska i Polskie Radio. W związku z wejściem w życie większości przepisów nowej ustawy o repatriacji do Polski mogą przyjechać dzieci, wnuki, prawnuki i praprawnuki zsyłanych na wschód Polaków.
jest wyważony i na chłodno podchodzi do pewnych rzeczy i ma pan odczucie, że teraz po raz pierwszy od bardzo, bardzo długiego czasu dał się wyprowadzić z równowagi, a być może po prostu ostro zareagował. Jakby pan to ocenił? Ja bym ocenił, że zareagował ostro, natomiast trzeba od razu powiedzieć, że rzeczywiście Borys Budka powoływał się na jego brata, świętej pamięci brata. Wcześniej go oczywiście Platforma bardzo mocno krytykowała i Platforma jest odpowiedzialna za cały przemysł pogardy wobec świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. No i to jeszcze było jakoś tam zrozumiałe, chociaż skala tego była zupełnie niebywała i metody stosowane przez na przykład Janusza Palikota, wówczas wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej, no tego się nie do zaakceptowania, a jednak coś takiego się wydarzało, tak? Natomiast już stosowanie takiego hejtu wobec osoby, która nie żyje, czego symbolem, nie wiem, tak żeby to skrótowo o tym powiedzieć, był ten krzyż z puszek po bije Lech, to przejdzie do annałów hańby w Polsce. Jarosław Kaczyński wczoraj zareagował ostro, można powiedzieć, że bardzo ostro, ale ja bym powiedział, że nareszcie, że trzeba po prostu nazwać pewne rzeczy po imieniu, że partia, która jest odpowiedzialna na przykład już tak, żeby się skoncentrować na rzeczach niewątpliwych, za tę makabrę, która ujrzała światło dzienne na skutek ekshumacji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej. No ci ludzie po prostu odpowiedzialni za to nie mają twarzy. To po prostu trzeba tak nazwać. Znaczy my żyjemy w jakimś absurdzie od wielu lat, właśnie dlatego, że nie nazywamy rzeczy po imieniu, że wszystko przez to stoi na głowie. Znaczy mamy pomieszanie dobra ze złem i czas z tym wreszcie skończyć. Inna sprawa, że dobrze, żeby to się nie odbywało w emocjonalnej atmosferze, bo wtedy jest jakby wiadomo, forma tego jest taka, jaka jest. To za chwilę jeszcze przejdziemy zostaniemy jeszcze przy formie, niestety, a zaraz przejdziemy do konkretu, czyli do sądownictwa, ale zanim to trzy kluby poselskie, PO, PSL i Nowoczesna składają zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, powiedział Borys Budka. Sprawa oczywiście dotyczy słów mojego pana Jarosława Kaczyńskiego. No i chodzi oczywiście o ten zarzut, że opozycja zamordowała jego brata. Jak pan ocenia to działanie opozycji? Czy to jest wolny kraj, każdy może kierować sobie do prokuratury, sądów i nie wiem, straży pożarnej, PISPA, jakie tylko chce. Powiem tylko tyle, że politycznie taki ruch jest, powiedziałbym, mało rozsądny, bo to ludzie mogą nadzieć na kontrakcję ze strony Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński, broniąc się, może się bronić w każdy możliwy sposób, dostępny, tak jest prawo w Polsce. Skoro użył takiej formy, jakiej użył, to ja to jednak czytam w taki sposób, że wie znacznie więcej niż może to powiedzieć dzisiaj oficjalnie. A co pan na myśli, mówiąc, że może coś więcej? Mówiąc o możliwych przyczynach katastrofy smoleńskiej, bądź też bezpośredniej odpowiedzialności za tę katastrofę. Tutaj ja nic nie wiem na ten temat, to jest moja oczywiście spekulacja. Mówię o myśleniu publicystycznym, że Jarosław Kaczyński może mieć dowody, których jeszcze nie przedstawia, dotyczące katastrofy smoleńskiej. To może mieć informację, w końcu jest rodziną ofiar, jednej z ofiar katastrofy, nawet dwóch, więc ma dostęp do pewnych materiałów szerszy niż na przykład ja. A wiadomo z kolei, że oba zespoły badające obecnie przyczyny katastrofy, dosyć oszczędnie dzielą się informacjami, po prostu dzielić się tymi spostrzeżeniami czy hipotezami, które już są zweryfikowane. Komisja, posłowie zgłosili ponad 1000 poprawek do projektu ustawy. Jeżeli chodzi o zmiany w Sądzie Najwyższym i w tym projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym, jak pan myśli, czy ta Komisja Sprawiedliwości, która oczywiście ma to badać, to będzie bardzo długi proces, czy jednak to potrwa bardzo krótko? Nie wiem, już był kiedyś taki precedens, poseł SLD Magnicki, bodajże, nie ma imienia, bardzo przepraszam,
Natomiast to pokazuje intencje opozycji, której intencją jest po prostu konserwacja systemu postkomunistycznego w Polsce, bo taką funkcję takiego bezpiecznika i zwornika takiego postkomunizmu ma w Polsce właśnie wymiar sprawiedliwości i sądy. Czy myśli pan, że konserwować postkomunizm albo przyczyni się do tego konserwowania, przyczyni się Komisja Europejska, ma ona omówić sytuację w Polsce w przyszłym tygodniu, tak zdecydowali unijni komisarze na posiedzeniu. No i w zależności od tempa przeprowadzonych reform sądownictwa w Polsce Komisja podejmie dalsze decyzje. Timmermans dodał, że Komisja Europejska jest bliska uruchomienia artykułu 7 traktatu, który przewiduje sankcje. Jak pan to ocenił? Znaczy to jest już aż nudne, bo to znowu słyszymy. Z tego nic oczywiście nie wyjdzie, bo to są dalsze procedury, że jakiekolwiek sankcje musiałyby zyskać aprobatę krajów członkowskich. To jest zupełnie nieprawdopodobne. Pan Timmermans powinien się zająć wobec tego sankcjami wobec własnego kraju, wobec Holandii, która ma bardzo podobne, jak nie analogiczne rozwiązania prawne, które są w tej chwili proponowane przez te nowele tych trzech ustaw, czy trzy ustawy, bo to niekoniecznie są nowele, ale w związku z tym no, to jest naprawdę ideologiczne bicie piany. Pan Timmermans jest po prostu fanatycznym ideologiem, po prostu to nie jest urzędnik. To zresztą mamy do czynienia z takim buntem robotów, jak ja to nazywam, znaczy ciało Komisji Europejskiej, która miała być takim sekretariatem roboczym, tak? Znaczy zgromadzeniem urzędników, którzy mają się tam służyć innym, służyć krajom, tak? No nagle się wyrodziła na jakąś samodzielną polityczną rolę, jest absolutnie nie do przyjęcia, bo jest sprzeczne z zasadą subsydiarności europejskiej, tak? Mówiącą, że to, co mogą załatwić kraje członkowskie, no to załatwiają kraje członkowskie, a to, co dopiero to, co dotyczy wspólnoty, jest załatwiane na poziomie wspólnoty i też nie na poziomie tej biurokracji unijnej, tylko na poziomie krajów członkowskich. Jeszcze dopytam, czy w kierunku Komisji Europejskiej nie jest wysyłany sygnał, mówiąc, z naszego rodzimego podwórka, bo liderzy opozycji cały czas mówią o tym, że mamy kryzys w parlamencie i poza nim i potrzebne nam są aktywne działania. No i właśnie jakby pan to ocenił, czy to rzeczywiście mogą iść bardzo mocne naciski w kierunku urzędników unijnych z Polski? Tak, to jest ewidentnie już nie pierwszy raz, tak? No zresztą sam Grzegorz Schetyna już blisko półtora roku temu tak powiedział, że będzie grana ulica i zagranica, tak? No i rzeczywiście ta zagranica, czyli właśnie biurokracja unijna, będąca w dużej mierze pod wpływami niemieckimi po prostu, no jak na zamówienie opozycji, kiedy tylko opozycja ma jakieś tam życzenia w tym względzie, to te życzenia są przez tę biurokrację kontrolowaną przez Niemcy spełnione. Adrian Stankowski, Gazeta Polska, codziennie i Telewizja Republika, był moim gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Do ciebie. To była pierwsza część gorącego tematu. Gorący temat. Ale zostajemy cały czas w dyskusji na temat atmosfery, która się dzieje wokół reformy sądownictwa. Moim gościem drugim profesor Andrzej Kiel, Katolicki Uniwersytet Lubelski, politolog. Dzień dobry. Jak pan ocenia to, co się dzieje tak naprawdę teraz w Sejmie i tę całą awanturę, która się rzeczywiście wytworzyła wokół tej reformy sądownictwa i tych głębokich zmian, które proponuje Prawo i Sprawiedliwość? No, wydaje mi się, że reforma sądownictwa jest tutaj tłem dla opozycji, dla wywoływania takiego, powiedziałbym, rozpaczliwego krzyku, dlatego że opozycja czuje, że przegrywa, przegrywa na pełnym froncie, dlatego że te wszystkie zapowiedzi co do rządu sprawiedliwości o jakimś kryzysie, o zająceniu, o kwaku gospodarczym, okazuje się, że nie są prawdziwe. Mamy do czynienia z opozycją, a to są ci dzieciaki. Thank you.
sądy w obecnym kształcie, mówiąc od sądów najwyższych po najniższe szczeble sądownictwa, były wygodne dla tej władzy? Thank you.
brakuje tych głosów. Trzeba by było jeszcze przynajmniej tych wszystkich posłów, którzy odeszli z tego klubu. Czy myśli pan, że pan profesor myśli, że Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie się dogadać z nimi wszystkimi, bo to jest tylko jeden głos, to razem będzie 277 z tymi, co odeszli już od Kukiza. I czy oni są w stanie się dogadać, żeby wybrać sędziów do KRS? Frans Timmermans, który dziś zrelacjonował unijnym komisarzom sytuację w Polsce, poinformował,
informował, że Komisja Europejska jest gotowa w przyszłym tygodniu rozpocząć procedurę przeciwko naszemu krajowi o naruszenie unijnego prawa. Ma to nastąpić, jeśli przeprowadzane w Polsce reformy wymiaru sprawiedliwości zostaną zaakceptowane w obecnym kształcie. Chodzi o ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa i o ustroju sądów powszechnych, które czekają na podpis prezydenta, a także o ustawę o Sądzie Najwyższym, której projekt jest teraz w Sejmie. Posłowie omówią go na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka około godziny 18:00, poinformował o tym przewodniczący komisji Stanisław Piotrowicz. Instytut Pamięci Narodowej podsumował ostatni etap pracy na łące na warszawskich Powązkach, gdzie przez ostatnich 11 tygodni prowadzono poszukiwania szczątków polskich działaczy antykomunistycznego podziemia. Odnaleziono blisko 100 poszukiwanych osób. Wydobycie szczątków żołnierzy wyklętych jest ważnym momentem w historii, mówi prezes IPN-u Jarosław Szarek. To jest wielka satysfakcja, że bohaterowie powstania antykomunistycznego, którzy zostali nie tylko w okrutny sposób po torturach mordowani, później skazani na niepamięć, skazani na śmierć cywilną, skazani na to wszystko, na czym kryje się to określenie wyklęci. IPN ogłosił, że dziś rozpoczęły się prace poszukiwawcze w nowych miejscach. Z premedytacją wprowadzali w błąd starsze osoby. Teraz za to na 5 i 7 lat trafią do więzienia. Przed białostockim sądem zapadł prawomocny wyrok wobec dwóch mężczyzn oskarżonych o serię oszustw metodą na wnuczka i na policjanta. Kara jest surowa, ale adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości, uzasadniał wyrok sędzia Janusz Lima. Oskarżeni często zabierali oszczędności życia tych osób, tak więc tego typu przestępstwa muszą spotykać się z zdecydowaną reakcją wymiaru sprawiedliwości. Sąd zdecydował też, że oskarżeni muszą zwrócić poszkodowanym zarabowane pieniądze. To ponad 500 000 zł. W sumie ofiarami oszustów padło kilkadziesiąt starszych osób, m.in. z Białegostoku i Bielska Podlaskiego. Stracili od 1000 do 30 000 zł. Ostatnio pojawiają się kolejne fale podobnych oszustw. Policja przestrzega seniorów przed podejrzanymi telefonami. Tomasz Kurwala, ona nie będzie mówiła o Janka, bo ona nie wie, nie jest. Cały czas swoją metodę modyfikuje, żeby jak najwięcej osób szukać. Z reguły taka osoba szybko idzie do banku, wypłaca często oszczędności całego swojego życia. Ostatnio oszuści najczęściej podają się za policjantów rozpracowujących oszustów działających metodą na wnuczka i proszą o przekazywanie podstawionym osobom pieniędzy. Tak by ujęli sprawców na gorącym uczynku. Prawdziwa policja ostrzega, że nie prowadzi takich działań i nigdy nie żąda przekazywania pieniędzy. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok. W informacjach dnia za granicą zwiększenie wymiany informacji i współpraca z NATO to zdaniem Komisji Europejskiej największe postępy Unii Europejskiej w walce z zagrożeniami hybrydowymi. Wiosną zeszłego roku Komisja zaproponowała, by państwa unijne wypracowały wspólne sposoby obrony przed zagrożeniami hybrydowymi. Teraz Bruksela podsumowała swoje dotychczasowe działania i Jerzy Katainen, wiceprzewodniczący Komisji, podkreślał na konferencji prasowej, że najważniejsza jest współpraca między różnymi instytucjami. Mamy unijną komórkę, która zbiera i analizuje jawne i poufne informacje, po czym je przesyła do państw członkowskich. Największym osiągnięciem w ostatnim roku było rozpoczęcie wymiany informacji między państwami Unią i NATO. Tego nie było wcześniej. Komisarz dodawał, że w chwili równocześnie Centrum do Walki z Zagrożeniami Hybrydowymi, takimi jak ataki cybernetyczne, propaganda czy dezinformacja. Była to wspólna inicjatywa Unii i NATO. Wśród państw sygnatariuszy jest Polska. Bruksela zwraca uwagę, że ataki hybrydowe mogą nastąpić również na infrastrukturę transportową i energetyczną. Dlatego Komisja sprawdza m.in. czy wśród państw członkowskich przesył prądu jest zabezpieczony. Bruksela, Tomasz Majka, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Spojrzenie na wschód. Minęła 15:35. Maria Przełomiec. Witam Państwa w Polskim Radio 24, a dzisiejsze spojrzenie na wschód będzie miało taki trochę militarny charakter. Chciałabym mianowicie uzyskać odpowiedzi na dwa pytania. Pierwsze, dlaczego Białoruś zdecydowała się na zaproszenie 80 międzynarodowych obserwatorów na wrześniowe, być może rekordowo duże, jak twierdzi część mediów, rosyjsko-białoruskie ćwiczenia Zachód, inaczej Zapad 2017. A po drugie, czy to prawda, że członek NATO, czyli Turcja, kupuje za 2,5 miliarda dolarów rosyjskie systemy przeciwlotnicze S-400 i co takie turecko-rosyjskie zbliżenie może oznaczać dla drugiej co do liczebności
Armii Sojuszu Północnoatlantyckiego. A dzisiejszymi gośćmi spojrzenia na wschód są dwaj znakomici eksperci, czyli główny analityk od spraw bezpieczeństwa i NATO z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, pan Wojciech Lorenc oraz pan Witold Repetowicz z Defense 24. Panowie, zacznijmy w tej chwili od mających odbyć się od 14 do 20 września, czyli przez 6 dni na Białorusi manewrach Zapad, po polsku Zachód 2017. Od miesięcy budzą one zaniepokojenie nie tylko krajów sąsiednich, czyli Polski, państw bałtyckich i Ukrainy, ale także części samych Białorusinów oraz NATO. I pytania do panów, czy słusznie? Przecież takie manewry odbywają się co roku. Zachód, nawet Studio Wschód, które prowadzę w telewizji polskiej, uczestniczyło w tych manewrach jako jedyna zachodnia ekipa w 2015 roku. Dlaczego teraz nagle taki krzyk, pan Wojciech Lorenc? No przede wszystkim dlatego, że akurat te manewry to jest cykl manewrów, które też odbywają się właśnie cyklicznie, ale co 4 lata i one mają bardzo dużą skalę. Manewry rosyjskie od 2013 roku przybierają też taki charakter ćwiczeń niezapowiedzianych, które pozwalają Rosji omijać tak zwane dokumenty wiedeńskie, które nakazują informowanie z wyprzedzeniem o przeprowadzaniu manewrów albo o zapraszaniu obserwatorów, jeżeli te manewry mają wielkość, która przekracza kilka, kilkanaście tysięcy żołnierzy. I widać wyraźnie to nasilenie od 2013 roku, że Rosja zaczęła wdrażać taką taktykę destabilizacji, wywierania presji i szantażu wobec państw granicznych, wobec NATO, organizując niezapowiedziane manewry, a więc takie, które pozwalają jej na niespełnianie tych wszystkich wymagań dotyczących przejrzystości, zapraszania obserwatorów i notyfikacji, ale także, mówiąc otwarcie, nie podaje prawdziwych danych, nawet jeżeli poinformuje o zorganizowaniu manewrów, to później okazuje się, że miały one o wiele większą skalę niż wcześniej informowano. Tak samo jest z tymi manewrami Zachód 2017. Widać było już kilka miesięcy temu z takich informacji, które pojawiły się w otwartym obiegu, że ilość zamówionych wagonów do przetransportowania sprzętu wojskowego idzie w tysiące, a więc może to ponad 4126, zdaje się, w zeszłym roku było ich 52, lata temu 120. Przede wszystkim chodzi o to, że można przerzucić dwie dywizje wojskowe, a ponieważ obserwujemy te wszystkie manewry, układają się w pewien scenariusz, zarówno w trakcie wojny Rosji z Gruzją w 2008 roku, akurat przypadkowo wcześniej odbywały się manewry, jak i przed aneksją Krymu, przypadkowo też się odbywały manewry w pobliżu granic Ukrainy, więc to wszystko daje niepokojący obraz i bardzo, bardzo dobrze, że nagłaśniamy informacje o tych manewrach, że nie tylko sojusznicy z NATO, ale także inne państwa. No więc właśnie, tutaj przepraszam, że wejdę w słowo. No tak, ale wczoraj strona białoruska, minister obrony narodowej potwierdził, że zamierza zaprosić 80 obserwatorów międzynarodowych, to mają być wojskowi atasze akredytowani przy białoruskim Ministerstwie Obrony, a także przedstawiciele krajów sąsiednich, o czym z Mińska donosi korespondent Polskiego Radia, pan Pansu. Wspólne manewry Rosji i Białorusi Zapad 2017 zaplanowane są na wrzesień i będą odbywać się na terytorium Białorusi. Budzą niepokój w krajach bałtyckich i na Ukrainie oraz w szeregach białoruskiej opozycji. Pojawiają się obawy, czy po ćwiczeniach rosyjscy żołnierze powrócą do domów, czy pozostaną na Białorusi i czy nie dojdzie do prowokacji wobec krajów sąsiednich. Minister obrony Białorusi Andrzej Rałkow powiedział, że oczekuje obserwatorów z Ukrainy, Polski, Litwy i Łotwy. Dodał, że w ramach dwustronnych ustaleń zaproszono także obserwatorów z Estonii, Szwecji i Norwegii. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Pytanie do pana Witolda Repetowicza. Czyli będzie 80 obserwatorów z państw zachodnich, no z WN pewnie też jeszcze. No dobrze, to nie daje jakiejś gwarancji, że jednak unikniemy tych zagrożeń, o których się mówi prowokacji. Wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim Łukaszenko chce uniknąć zagrożeń wobec niego samego, prawda, i takiego zmiecenia go przez te manewry i dlatego zaprasza tych obserwatorów. Ale robi to za zgodą Rosji. No wydaje mi się, że Rosja robi to za zgodą Rosji, co nie zmienia faktu, że może wynikać to z obaw
zwłaszcza zapewnia, że one mają wyłącznie obronny charakter i chodzi o to, żeby zapewnić bezpieczeństwo regionowi, co jest, jak wiadomo, główną troską zarówno Rosji, jak i Białorusi. Niemniej minister Szojgu, czyli szef MON rosyjskiego, powiedział, że na tych manewrach będzie uwzględniona, tutaj cytuję, zwiększona aktywność NATO to w pobliżu granic państwa związkowego. Co to znaczy? Obrona? To jest no, oczywiście bardzo ważny element, który się wpisuje w tą narrację rosyjską od początku lat 90. To nie jest nic nowego, jakby Rosja próbując powstrzymać rozszerzenie NATO pokazywała, że sojusz stanowi zagrożenie dla Rosji, jakby wyciągając różnego rodzaju argumenty, które nie miały nic wspólnego z rzeczywistością. Sojusz przeprowadzał rozszerzenie głównie w wymiarze politycznym, dając tą polityczną deklarację w 1997 roku, że nie będzie rozmieszczał w obecnym środowisku, ówczesnym środowisku bezpieczeństwa na stałe jakiejś nowej znaczącej infrastruktury bojowej. No, teraz już rozmieszcza, co prawda przejściowo, ale jednak. Rozmieszcza, ale ciągle nie doszło do zmiany paradygmatu, bo rozmieszcza na zasadzie tymczasowej, chociaż oczywiście część infrastruktury jest dostosowywana w sposób trwały. Natomiast oczywiście trzeba popatrzeć na to nie tylko na scenariusz ćwiczeń i to jest to, co niepokoi, ale także na rosyjską narrację, która jakby konsekwentnie pokazuje, że sojusz stanowi zagrożenie. Jak popatrzymy na rosyjską doktrynę, to w pewnych scenariuszach Rosja daje sobie prawo do podjęcia działań wyprzedzających, więc to jest bardzo niepokojące, że cała ta narracja może stanowić uzasadnienie do podjęcia działań wyprzedzających, które będą wykraczały poza terytorium państwa związkowego. I stąd się bierze też bardzo silna presja wewnątrz NATO, której nie wszystkie państwa członkowskie to rozumieją. To jest niepotrzebnie wykorzystywane na użytek wewnętrznej polityki, ale jest dosyć duża ostrożność, jeśli właśnie chodzi o to, żeby nie przekroczyć tej granicy, która Rosję mogłaby sprowokować, czy dać pretekst. Żeby nie drażnić Rosji. Nie, to nie chodzi o to, żeby nie drażnić, tylko chodzi o to, że jeżeli wiemy, że Rosja może szukać pretekstu do tego, żeby przeprowadzić działania wyprzedzające pod pretekstem, że się poczuła zagrożona, żebyśmy nie znaleźli się w takiej sytuacji, kiedy rzeczywiście w sytuacji bojowej będziemy musieli sprawdzać, jaka jest wiarygodność procedur sojuszniczych i zdolności do przerzutu. Z tego czasu generałowie NATO zwracali uwagę na tak zwany przesmyk suwalski, czyli taki korytarz, który łączyłby obwód kaliningradzki przez terytorium Litwy i Polski z Białorusią. Otóż minister obrony Białorusi przyznał wczoraj, że, znowu tutaj zacytuję, zostanie w trakcie manewrów przepracowana strategia utworzenia korytarza kaliningradzkiego, co w rzeczywistości jest niemożliwe bez agresji wobec Litwy i Polski. Czujecie się zaniepokojeni, pan Witold Repetowicz? Oczywiście potencjalnie można, nawet należy być zaniepokojonym, należy brać pod uwagę taką prowokację. Wydaje mi się, że tutaj strona rosyjsko-białoruska będzie badać, na ile może sobie pozwolić wobec nas, wobec Polski, wobec Litwy, wobec NATO. I dlatego należałoby w odpowiedzi na to wzmocnić zabezpieczenia w polskiej granicy i dać to wyraźnie do zrozumienia, że na żadne prowokacje tamta strona nie może sobie pozwolić. Wtedy, jeżeli stanowisko będzie bardzo wyraźne, twarde z naszej strony, to moim zdaniem tamta strona również nie posunie się do takiego kroku. Dobrze, jak to zrobić, nie przekraczając tej cienkiej czerwonej linii, o której pan przed chwilą wspomniał, Wojciech Lorenc, w stosunku do Rosji? To jest rzeczywiście bardzo skomplikowana układanka. Króciutko tylko się odwołam do dorobku takiego intelektualno-strategicznego z czasów zimnej wojny, kiedy cała nauka właściwie powstała wokół teorii odstraszania i tutaj też musimy szukać odpowiedniej granicy między tym, co jest wiarygodnością odstraszania, a więc pokazaniem, że jednak agresja, czy jakby się miało do czynienia z przeciwnikami totalnymi, no bo przecież sojuszą i groziło eskalacją do takiego poziomu, który nie byłby w interesie Rosji. Rosja jednak dysponuje
o wiele mniejszym potencjałem niż Związek Radziecki i dostosowała jakby swoją doktrynę do zupełnie nowych realiów strategicznych w ten sposób, że znowu tak jak w czasie zimnej wojny Mojżeszowi się sprzeciwiali, Jezusowi się sprzeciwiali, cały czas oni tak, to jest szemranie, narzekają, szemrzą, obrzydliwe to jest, nie? Podważenia integralności terytorialnej NATO i stworzenia takiej sytuacji, że sojusz musiałby stanąć przed bardzo poważnym dylematem, czym grozi odzyskanie utraconego terytorium, ale wysyłanie takiego sygnału, że sojusz ma zasoby i determinację do tego, żeby to terytorium odzyskiwać, to jest jakby fundament odstraszania w tej sytuacji. Te działania, które są podejmowane od kilku miesięcy, a więc rozmieszczenie batalionowych grup bojowych o charakterze, właśnie to jest bardzo ważne, o charakterze bojowym, a więc sygnalizującym, że państwa członkowskie NATO nie bałyby się zaangażować w konflikt militarny, gdyby Rosja go próbowała sprowokować, a także rozmieszczenie innych elementów, które umożliwiałyby Stanom Zjednoczonym przerzucenie większych oddziałów tutaj do regionu. To wszystko jest właśnie to sygnalizowanie, które jest bardzo ważne. Ale oczywiście ten scenariusz zamknięcia przesmyku Suwalskiego jest bardzo, bardzo poważnym scenariuszem, aczkolwiek też trzeba pamiętać, że Rosja prowadzi grę, która jest obliczona, nie negując, że ten czarny scenariusz, on gdzieś może być w rosyjskich kartach, ale że prowadzi taką grę obliczoną na zastraszenie i wymuszenie ustępstw. Psychologia tłumu, bardzo dużo ludzi popełnia ten błąd, że w sumie od siebie nic nie gada, tylko co sąsiad, co sąsiadka i tak dalej. Usuwania tych wszystkich elementów wrzeźniczości, których się dorobiliśmy w ciągu ostatnich dekad, żeby państwa członkowskie NATO, zwłaszcza te położone dalej, uznały, że no nie ma innej alternatywy, tylko trzeba pójść na ustępstwa. Na szczęście na razie nic takiego nie widać. Nie będziemy doszły do wniosku po raz kolejny, że nie będą umierać za Gdańsk czy też za Kłajpedę. Ostatnie pytanie dotyczące Białorusi, bardzo króciutko. Pan Repetowicz powiedział o tych strachach Białorusinów, żeby rosyjskie wojska tam nie zostały. Panowie, ale czy państwa zachodnie mają jakąkolwiek możliwość zapobieżenia takiemu scenariuszowi? Pan Miklas Repetowicz. No raczej nie. Wydaje mi się, że nie. Tutaj nie widzę takich mechanizmów. Jeżeli Rosja zajmie Białoruś, no to trudno mi wyobrazić sobie jakąś reakcję, skuteczną reakcję Zachodu. Tutaj też trzeba jakby krótko powiedzieć, że wszystkie scenariusze są możliwe. Łukaszenka wydaje się zaniepokojony, że te wojska mogłyby zostać. Dla NATO byłaby to poważna komplikacja, bo przy granicy sojuszu nagły byłby trwały wzrost rosyjskiego potencjału. Dla Ukrainy też, bo graniczy z Białorusią. Jakoś by trzeba było odpowiedzieć. Natomiast wiadomo, że w interesie Białorusi zdecydowanie nie jest doprowadzenie do takiego scenariusza, ale jakby patrząc na to, gdzie Rosja ma skoncentrowane siły i jakaś faryzejka, wnosi w związku z Ukrainą. Wciąż to samo, ale że oni nie widzą tego, bo będziecie się patrzeć, ale nie będziecie widzieć, bo otępiało serce was. Nie za bardzo w interesie rosyjskim. Sercem można widzieć, ale jak się nie ma serca, no to się nie widzi. Na Ukrainie też wydawało się, że może nie za nadto w interesie rosyjskim per saldo, ale zobaczymy. Drodzy panowie, jednym słowem taka próba sił pomiędzy NATO a Rosją trwa i w tej sytuacji bardzo ważna jest, o czym zresztą mówiliście panowie, kondycja sojuszu. Tymczasem drugą, co na liczebności, armią natowską jest armia turecka, a kilka dni temu agencja Bloomberg podała, że Turcja zgodziła się zakupić w Rosji nowoczesne systemy przeciwlotnicze S-400 za 2,5 miliarda dolarów. Ogólne porozumienie ma zakładać dostarczenie 2 baterii z Rosji, złożenie 2 następnych w Turcji z dostarczonych przez Rosję elementów i dalej szeroko zakrojony transfer technologii. Jednym słowem, rosyjska broń w NATO. Po pierwsze, czy to prawda? Pan Witold Repetowicz. Tak, to jest nie tylko, że to jest prawda, ale to nie jest żadne zaskoczenie i to nie jest jakaś informacja, która nagle spadła z nieba. Otóż Rosjanie zostali, podobnie zresztą jak Chińczycy, dopuszczeni do postępowania przetargowego. Teraz to nie jest to postępowanie przetargowe, tylko to postępowanie przetargowe miało miejsce bodajże w 2013 roku. Ale zakupki na został zablokowany przez NATO. Tak. Tylko że w międzyczasie odbyło się szereg w ogóle
sam fakt, że wtedy do tego postępowania przetargowego dopuszczono Chińczyków i Rosjan, jest już dość znamienny i oburzający. Ale on jest efektem zbliżania się Turcji do Rosji od roku 2009, czyli od szczytu w Soczi, gdy Erdogan spotkał się z Putinem. To było, przypomnę, po inwazji wojsk rosyjskich na Gruzję. I potem następowało coraz większe uzależnianie się Turcji od Rosji, które jakby okazało się, znaczy konsekwencje tego zbliżania się były widoczne w trakcie kryzysu po zestrzeleniu 124 na pograniczu syryjsko-tureckim, tak? Znaczy rosyjskiego 124 przez tureckie siły powietrzne. Tak, dokładnie. Wtedy niektórzy to komentowali jako taką znak postawienia się przez Turcję zdecydowanej polityki wobec Rosji. Natomiast oczywiście było to troszeczkę znacznie bardziej skomplikowane i przede wszystkim było za późno już. Rosja przeciągała Turcję bardzo przez te kilka miesięcy i Turcja wróciła do rozmów z Putinem już z zupełnie innej pozycji. I tuż po szczycie warszawskim NATO zaczęło się nowy etap tego zbliżania turecko-rosyjskiego i od razu było wiadomo, już od pierwszego spotkania Putin-Erdogan, że będzie również zacieśniana współpraca militarna. Co prawda niektórzy mówili, powątpiewali w to, mówili, że na dłuższą metę to nie ma szansy ze względu na rozbieżne interesy. Otóż tak nie było. Te interesy nie są aż tak rozbieżne i ta militarna współpraca się pogłębia. Wróćmy do naszych interesów, to znaczy do naszych jako NATO. Co oznacza współpraca Turcji i Rosji w tak newralgicznej kwestii jak obrona powietrzna, pan Wojciech Lorenc? Czy to jest dla nas jakieś zagrożenie? Mówmy się o bezpieczeństwie kolektywnym NATO. Żeby uświadomić, co tutaj jest stawką słuchaczom, to trzeba przede wszystkim powiedzieć, że mamy do czynienia z tym obszarem obronnym i z rodzajami uzbrojenia, które rzeczywiście to już jest najwyższa półka. To są tak zwane high-end capabilities, które są wykorzystywane do prowadzenia działania w konflikcie o dużej intensywności, najnowocześniejsze absolutnie technologie. Bez paryżeństwa, bez pyskowania. Obrony w formacie natowskim zawsze bardzo kulał, dlatego że po pierwsze jest państwa nie chcą się nawet sojusznicy dzielić tymi najdroższymi technologiami. Po trzecie jest to tak kosztowne, że mało kto sobie mógł pozwolić na inwestowanie w tego rodzaju zdolności. I teraz jest kilka państw, które rzeczywiście mają na agendzie te inwestycje. Turcja i także Polska. Turcy, tak jak powiedział pan Witold, tutaj się obłąkiwali z Chińczykami, podjęli decyzję, chociaż jeszcze zobaczymy, bo tak samo jak się wycofali z tej umowy wstępnej z Chińczykami. A to znaczy pod naciskiem NATO właśnie było to wycofanie. Może. Nie pyskuj. Natomiast oczywiście znaleźli się pod olbrzymim naciskiem Amerykanów. I teraz tak, wiadomo, że jeżeli kupią ten system, tak wracając do pani pytania, nie będzie można tego wpiąć w system natowski. Dlatego, nawet gdyby oni mieli rację, to przecież to jest faryzejstwo, rozumiesz? Na wszelką cenę podchodzi. To jest faryzejstwo. Oni tego nie widzą? Nawet gdyby mieli rację, to sposób podejścia, pyskowania, przerodnie. Wyrzutnie patriot na tureckiej granicy. Turcja nie będzie mogła kontrybuować i nie będzie mogła przerzucić swoich systemów do innych państw, ale krótko mówiąc, my się czujemy zagrożeni przez obecność tych systemów przy naszych granicach, więc zakup tego systemu przez tureckiego, przez natowskiego sojusznika też by pozwalał na zobaczenie, jak zaawansowane jest to technologicznie, więc też byłoby z tego korzyści. Czyli więcej korzyści, czy większe zagrożenie? Pan Krzysztof Króciusieńko. Oczywiście, że to jest zagrożenie i tutaj chciałbym też powiedzieć, że już teraz ta współpraca militarna turecka-rosyjska stanowi zagrożenie informacyjne dla NATO. Tutaj
Przypomnę, że pucz... skandal. No tak jak u Żydów, nie? Przeciwko Mojżeszowi, przeciwko wybrańcom, przeciwko świętym, przeciwko... Turcja przekazywać Rosji? Z tym pytaniem już nie...